Marszulkiewicz in the Catch, jesteśmy na oficjalnym Media Day przed kalą XTB KSW 89, a ze mną najdłużej chyba wyczekiwany zawodnik na polskiej ziemi, Marcin. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. No powiedz w takim razie, no bo dużo o tym mówiliśmy, o tym, że na ciebie kibice czekają, że fani czekają, ale czy to co my mówimy, a czy ty to faktycznie też odczuwasz na co dzień, dostajesz wiadomości, widzisz, że to takiego zainteresowania było od, nie wiem, może nawet Gali w Gdańsku, jak to wygląda, jak ty to czujesz? Znaczy widzę faktycznie zainteresowanie i widzę, że ludzie są faktycznie na to czekają, są zadowoleni, że walczy w KSW, że mogą mi kibicować. Widzę też ile znajomych wybiera się na galę i faktycznie no, będzie duża ekipa wspierająca mnie. Więc no, cieszę się z tego. Moi znajomi zazwyczaj nie mieli okazji jeździć na moje gale, moi znajomi, moja rodzina, bo walczyłem gdzieś daleko, a teraz będzie moja mama, będzie moja żona, więc no, wszyscy najbliżsi będą ze mną. No i informacja jest taka, że we wtorek sprawdzałem, to tak no na oko, no nie liczyłem, wiadomo, tych pojedynczych kropek, ale mniej niż 500 biletów na pewno zostało z tych, które są dostępne. Także jak trochę się martwiliśmy o to zainteresowanie, no to kompletu, jeżeli chodzi o całą halę, pewnie nie będzie, ale jeżeli chodzi o to, co jest dostępne, wygląda na to, że jednak tak. A to może jeszcze na ostatnią chwilę, więc jak ktoś jeszcze nie ma biletu, no to zasuwać, jeszcze coś tam można pewnie dostać. No i fajnie, to jest duża hala, będzie duża impreza. Cieszę się, że od razu wstrzeliłem się w takie fajne wydarzenie. Wiadomo, że jeżeli chodzi o KSW, no to dla wielu, wielu sponsorów jest to bardzo najważniejsza organizacja. No wiadomo, że polskie firmy chcą się promować w Polsce, no nie po drodze im pewnie było, czy z Bellatorem, czy z PFL-em, czy z ACA, czy z UFC. Jak to wygląda teraz? Czy też dzięki temu, że bierzesz się dla KSW, to ze sponsorami jest trochę łatwiej? Tak, zdecydowanie. No, w Bellatorze, w UFC czy w PFL-u, no to z tymi sponsorami było bardzo ciężko. Miałem takich swoich sponsorów stałych, m.in. Grand Game'a, Multimed, ale tak na walkę no, nie było tak jak tutaj. Tutaj faktycznie odezwało się parę firm takich konkretnych, no i cieszę się z tego. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze tego więcej. Teraz nie do końca też wiedziałem, jak się za to zabrać. Teraz już doświadczenie jakieś mam. Myślę, że z Galina na gale będzie coraz lepiej, ale będę miał tatuaże, będę miał wsparcie czterech takich mocnych firm, więc no, dziękuję bardzo za to. No to jest na pewno bardzo ważne. Marcin, jedna rzecz, która się rzuca w oczy. Ja nie wiem, ja to muszę, to trzeba byłoby sprawdzić. Ja to od razu poproszę, żeby widzą, bo oni na pewno wiedzą. Wy razem macie ponad 70 walk. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord w historii kategorii lekkie na 100%. Nie było tak, że dwóch zawodników w jednej walce miało ponad 70 walk, ale nie wiem, czy to też nie jest jakiś rekord, jeżeli chodzi o KSW w ogóle. Na pewno jakaś topka ścisła. Może jacyś rywale Mameda mogli mieć też koło ponad 30, mamy też coś koło tego, to może gdzieś tutaj bym szukał, ale ogólnie to jesteście naprawdę no, dwóch, jeżeli chodzi o Europę, jednych z dwóch najbardziej doświadczonych zawodników w kategorii lekkiej. No ja mam dużo tych walk już na swoim koncie, a mój przeciwnik Raul ma jeszcze więcej ode mnie, więc no kurde, no to też się zdziwiłem, zobaczyłem faktycznie, że tyle tych walk odbył, więc no fajnie, mocny rywal, tak jak już mówiłem gdzieś kiedyś, cieszę się, że na pierwszą walkę dostaję właśnie takiego mocnego rywala, bo wolę walczyć z mocnymi zawodnikami, nie lubię walczyć z takimi zawodnikami, z którymi no, muszę wygrać, no bo jak nie wygram, to będzie wstyd. No to jest faktycznie mocny zawodnik, no więc no, nie mogę się doczekać. No to wejście mocne, nie da się ukryć, KSW nie oszczędza ciebie, ale to też oczekiwania są naprawdę duże, także tutaj, zresztą dla ciebie to chyba jest norma, bo w UFC było dokładnie to samo, no przecież ty zaczynałeś od naprawdę nazwisk takich topowych i tam tak naprawdę nie było żadnego zawodnika nawet na przetarcie, nawet chyba Damira Chazowicza nie można byłoby takim nazwać. Tak, no tam też była presja, też były oczekiwania, ale tutaj jednak mimo wszystko chyba są większe te oczekiwania. Odczuwam to troszeczkę bardziej, no też dlatego, że pewnie no, więcej osób wybiera się na galę, więcej osób gdzieś tam słyszało i tam no, ta presja wydaje mi się, że była ciut mniejsza, no tutaj faktycznie czuję, że kurde, no ludzie oczekują ode mnie bardzo dużo, no i mam nadzieję, że ich nie zawiodę. W takim razie, a propos rywala, no on, rozmawiałem z nim, no on widać, że generalnie raczej zostawia analizę sztabowi, widać, że on się raczej skupia bardziej na sobie, na tym, żeby narzucić swoje tempo, swój styl gry. Zapowiada, że ta walka będzie efektowniejsza na pewno niż ta jego poprzednia walka z Donovanem Desmenem, bo tamta była dla niego dość ciężka, ale mówi, że tak po prostu musiała wyglądać. Czego ty się spodziewasz po nim? Myślisz, że on też będzie chciał coś udowodnić, bo jednak jego angaż był bardzo mocno doceniony przez fanów również, a jednak spotkał się, trochę odbił się od ściany, no bo Roman Szymański
nie dał mu ani 15 minut, ani nawet 10, ani 5, tylko szybciutko to rozwiązał. Myślisz, że to będzie bardzo efektowny pojedynek? No w tej walce z Romanem wpadł trochę tak no, w tą Balaszkę, tam no, fajnie sprowadził, tam no, stójeczka też wyglądała fajnie. Ale wydaje mi się, że ze mną raczej chyba sprowadzeń nie będzie próbował, tak mi się wydaje. No to jest mądry zawodnik, on walczy tak jak potrzebuje. No jak walczy z dobrym Stójkowiczem, no to idzie do parteru, potrafi właśnie sprowadzić. Jak walczy z parterowcem, no to, to chce się bić w stójce i wydaje mi się, że tutaj raczej on będzie szukał tej stójki. Ale ja też postaram się narzucić swój styl walki, czyli gdzieś tam no, mimo wszystko będę szukał tego parteru, będę szukał zapasów, grapplingu i będę szukał poddania. Słuchaj, no większość tej karty, 2/3, może cała karta znajduje się w polskich rankingach MMA, nie tylko w rankingach KSW. No naprawdę KSW zebrało przy tej gali niesamowite nazwiska w różnych kategoriach wagowych. Mówicie, że mocniejsza karta sportowa od nawet gali na Stadionie Narodowym. A ciebie, tak czysto fanowsko, co interesuje najbardziej, oczywiście poza twoim pojedynkiem? No na pewno interesuje mnie walka Andrzeja Grzybyka. Dużo mówił, dużo opowiadał. Razem trenowaliśmy. Tak naprawdę wcześniej nie znałem Andrzeja tak dobrze, no teraz go poznaliśmy. Bardzo, bardzo fajny chłopak, no czy bardzo fajny zawodnik. Będę mu bardzo mocno kibicował. No i oprócz tego no, na pewno walka Pawlaka, Pawlaka z Waterloo to też jest no, bardzo ciekawa walka. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądało, czy Michał jeszcze będzie w stanie powtórzyć ten jego wcześniejszy sukces, czy raczej to już po prostu te najlepsze lata są faktycznie za nim i Paweł Pawlak wygra. No, jestem ciekawy, chciałbym to zobaczyć. No zwłaszcza, że też trenuję razem z Adenem Boczyńskim, który walczył swego czasu z Pawłem. Z Paweł, no, Paweł na pewno pamięta te walki. Tak, tak, tak. I to będzie też takie no, fajne jakby pokazanie, na jakim gdzieś tam poziomie jest Adrian. A Paweł powiedział nawet dzisiaj w wywiadzie mi o tym, że on spodziewa się w ogóle takiej walki jak z Adrianem Błaszyńskim. Jak się tak zastanowić, to Adrian Błaszyński i Michał Materla mają jakiś wspólny mianownik. No, no tak, trzeba, no, trzeba zabić. Inaczej tak. To... I Michał Materla też nie odpuszcza, też będzie walczył do końca. Więc no tutaj no, może być taka wojna, więc no raczej pewnie Paweł nie jest tego zbytnio zadowolony. Zadowolony na pewno nie jest, ale ma 50-minutowe doświadczenie w walkach z Adrianem Błaszyńskim, także na pewno to też będzie procentowało. To o main event ciebie zapytam też, jak sądzisz, no, czy jednak znaczy da się po prostu ominąć pewne rzeczy umiejętnościami i oszukać Bartosa, mam na myśli oczywiście Saldina. Będzie ważył około 79-80 kg. Około 80 kg będzie ważył. 79-80 teraz waży. Saladin, tak? No to nie waży dużo. Teraz, ale teraz waży, dziś, tak? Tak, tak. No, no to zrobi limit 7-7, no i tak, będzie znów ważył. No to nie, to on będzie ważył na walce pewnie gdzieś koło z powrotem. On już pewnie teraz ścina wagę, więc podejrzewam, że na walce będzie miał tak z 85. Tak bym podejrzewał, no chyba, że wam powiedział inaczej. No, ale... no, wydaje się, że nie będzie to, że będzie to jego naturalną wagą, jest to 79-80. Tak. Po prostu zrobi te 77 na jutro, bo musi, ale raczej wróci tylko do tych 2-3 kg max. 79-80 kg to jest naturalna waga dla zawodnika walczącego w kategorii gdzieś tam no, lekkiej. Czy nawet nie, no ja nawet na co dzień mam 80-81 kg, więc no, wątpię, żeby on na co dzień miał mniej ode mnie. Zwłaszcza jak może sobie pozwolić, walczy w wyższej kategorii, więc podejrzewam, że ta jego taka naturalna waga, no to będzie te 84-85 kg i no i raczej jestem tego pewien. No ale to w dalszym ciągu no gdzieś tam ta siła jak będzie, no to wydaje mi się, że no zaburzy tą jego trochę szybkość, koordynację i no raczej nie spodziewam się tutaj wygranej Saladina. Jeśli tak będzie, no to będę zaskoczony i tak jak już gdzieś tam też parokrotnie mówiłem, że będzie to źle świadczyło tej kategorii 77 kg w KSW. I znaczy, będzie to znaczyło, że będzie trzeba zakontraktować kogoś faktycznie mocniejszego, bo no, coś jest nie tak. No, Parnas walczył, jak walczył gdzieś tam w 70 czy w 66, no to nie miał, to nie był zawodnik taki, który każdą walkę dominował. Tak, on wygrywał fajnie, w fajnym stylu, ale to nie było tak, że od niego zawodnicy się odbijali jak o ściany. No to
No to skończymy przed czasem, aż tak wielu nie było dużo decyzji. Tak, szczególnie te walki z Torresem były dla niego, no dały mu się we znaki. Tak, no dokładnie. I tutaj wydaje mi się, że to nie jest taki zawodnik, który gdzieś tam mógłby zdominować trzy kategorie wagowe. No o dominacji trzy kategorii wagowe naprawdę ciężko byłoby powiedzieć, bo nawet to zwycięstwo by o tym nie świadczyło. Na koniec uciekniemy na chwilkę z KSW i zapytam cię o starcie, które ogłoszono dwa dni temu chyba w UFC na szczycie, czyli UFC 299 Miami, Mateusz Gamrot i były mistrz kategorii lekki Rafael Dos Anjos. Jak sobie wyobrażasz to starcie? No bo jeżeli chodzi o Rafaela, no to no nie wiem, ile ta jego młodość może jeszcze potrwać, ale to się może okazać, że faktycznie, bo ta skacze trochę lekka, trochę półśrednia, to jest chyba już takie troszeczkę szukanie już gdzieś tej końcówki. Widać, że to już jest, no w prime nie jest, na pewno w prime był, jak miał pas, no ale cały czas piekielnie niebezpieczny zawodnik. Piekielnie niebezpieczny zawodnik i to taki no parterowiec, więc tu jestem no ciekawy też, jak ta walka będzie wyglądała. No Mateusz będzie próbował pewnie sprowadzić, ale jak wydaje mi się, że to może być ciekawa walka właśnie. To nie będzie taka walka w stylu, że jeden zawodnik będzie próbował sprowadzić, drugi będzie tego unikał, tylko tutaj może być więcej takich kotłów zapaśniczych, kotłów parterowych, więc jestem tego ciekawy i myślę, że będzie fajna walka. No na to liczymy, ale to jeszcze do tego troszeczkę czasu przed tym twój pojedynek, także wszystkich serdecznie zapraszamy. XTB KSW 89 już w sobotę. Marcin Held wraca na polską ziemię z przytupem, więc no oczekiwania są, no ale jak się je uda spełnić, no to będziesz miał kolejne olbrzymie grono fanów. No na to liczę, mam nadzieję, już teraz widzę, że faktycznie przyrost tych fanów jest, więc no teraz chcę się tylko dobrze pokazać, chcę pokazać to, co wyćwiczyłem, co przepracowałem w klubie, na treningach, mam nadzieję, że to zaprocentuje. Ja co, zostawiam tylko tyle, żebyś od siebie tylko tyle, żebyś bez problemu zbił ostatnie kilogramy i widzimy się to na ważeniu. Dziękuję ci bardzo, do zobaczenia, cześć. Dzięki.